Cześć kochani, witam Was serdecznie. Sprawdzimy sobie, ale tak dosłownie, szybciutko, szybciutko energie obecne wśród bliźniaczych płomieni. I wiecie już doskonale, że ja nie czytam na aspekt żeński, aspekt męski, tylko po prostu robię zawsze karty dla dwóch grup bliźniaczych płomieni. Możecie sobie wybrać jeden bądź dwa. Możecie sobie, i tak polecam zrobić, po prostu odsłuchać jednego i drugiego przekazu i wybrać ten, który jest z Wami bardziej kompatybilny, który po prostu odnosi się do Waszej sytuacji. Polecam, jeżeli ktoś potrzebuje indywidualnego czytania. Obecnie znowu są czytania partnerskie, te rozbudowane, bez limitu pytań. Również dla bliźniaczych płomieni są w cenie promocyjnej. I są to czytania, gdzie jest dokonywana również analiza numerologiczna związku. Patrzymy sobie, jaki jest rodzaj połączenia duchowego, czyli to faktycznie bliźniaczy płomień, czy na przykład Wasza bratnia dusza, czy może jakiś rodzaj karmy Was łączy, jak będzie wyglądała ta relacja w perspektywie przyszłości, no i jakie tam tylko pytania Wam przyjdą do głowy. Także polecam serdecznie. Natomiast tutaj patrzymy tak ogólnie w energię. 1, 2, no zaczynamy oczywiście od jedynki, to na razie sobie sprzątnę, żeby mi nie przeszkadzało. Możecie sobie najlepiej właśnie wysłuchać przekazu i dla jednej, i dla drugiej strony. Tygrys nam się pokazuje. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Pojedynek smoków. Pojedynek smoków z pojedynkiem herosów mi się skojarzyło. I takiego macie anioła karmy, z talii Karma Angels. I co tutaj? Wiecie co? No właśnie jest ta osoba w jakimś rodzaju konfliktu. I to może być wybór pomiędzy czymś, co nam się wydaje moralne, a czymś, co nam się moralne nie wydaje. Ale tutaj trzeba by było sobie odpowiedzieć na pytanie, kto mi narzucił taką definicję moralności, kto mi narzucił takie rozumienie, że akurat taki rodzaj zachowania jest niemoralny, a taki nie. Czy to jest faktycznie moja taka wewnętrzna moralność, którą ja czuję i rozumiem, czy to jest po prostu schemat narzucony z góry, że ja po prostu muszę się tak zachowywać, bo coś innego mi nie wypada. To też może tutaj znamionować, że ktoś nie potrafi sobie poradzić w jakiejś dziedzinie życia. Na przykład sfera miłosna kuleje. Nie jesteśmy w stanie tego po prostu ogarnąć na ten moment, więc zajmujemy się zupełnie innym obszarem. Ten jakby tak pozostawiamy leżący odłogiem, niech on sobie tam dojrzewa, a tutaj bardzo mocno mi się kreuje po prostu sfera pracy. Zresztą mamy tego anioła, on ma numer 13, nie wiem, czy dobrze to widzicie, 13, Melachel i 13, no oczywiście karma pracy nam się tutaj przede wszystkim przejawia. Ktoś może mieć taką zagwozdkę, właśnie ten konflikt wewnętrzny, ponieważ chciałby coś zadziałać, wyjść z problemów finansowych, może tam chodzi o biznesy, niekoniecznie taką pracę etatową, ale też czy tutaj coś otwierać swojego, czy w ogóle ja mam szansę. Takie rozterki, powiedziałabym też typowo ekonomiczne, tu się mogą pojawiać, dlatego też siłą rzeczy pewne inne nasze takie dziedziny życia schodzą na plan dalszy, albo bardzo dużo pracujemy, bardzo dużo się skupiamy na pracy, żeby właśnie nie musieć dokonywać wyborów na innych polach, nie musieć odpowiadać też na niewygodne pytania a propos związków, miłości, nie musieć uporządkować swojego życia uczuciowego, emocjonalnego, bo nie wiem, nie znam się, nie rozumiem, zarobiony jestem, tak jak w tym znanym powiedzonku, więc jakby skupiamy się na czymś innym, co ma być takim produktem zastępczym. Tutaj jest to tygrys występujący w pozycji yin, czyli właśnie ta ciemna strona mocy, że tak powiem, to może powodować właśnie konflikty. Ktoś tutaj chce zadziałać drapieżnie, ktoś może być apodyktyczny, niekoniecznie wy, ale to też mogą być właśnie takie osoby w waszym otoczeniu, które was wprowadzają w jakiś rodzaj poczucia winy, w konflikty moralne, w takie właśnie napięcia wewnętrzne. I co wam mówi tutaj ten wasz anioł? Jest to ogólnie strażnik przedsiębiorstw, więc to by się zgadzało z własnymi biznesami, z pracą ogólnie. Jak wynika jasno z obrazu karty, ten anioł chroni nas w podróży lub gdy rozpoczynamy biznes.
albo kiedy odwracasz się od jakiejś sytuacji, aby zmierzyć się z inną, na przykład nowa praca, nowy związek bądź nowy dom. Karta wskazuje na to, że chodzi tu o korzystny i pewny czas, by podróżować, dokonywać zmian albo tylko zmienić swój sposób myślenia. Teraz powitasz te nowości w swoim życiu. Więc tu chodzi bardziej, wiecie co, o taką otwartość, żeby powitać te zmiany z entuzjazmem, bo ktoś się może tego bać i stąd właśnie ten konflikt wewnętrzny. Nie chce ruszyć z tym, bo boję się, że to nie wypali, albo w ogóle boję się wziąć odpowiedzialności za moje życie, boję się wprowadzić te nowości do mojego życia. Więc tutaj trzeba się na to odważyć, bo to rzeczywiście będą korzystne zmiany. Głównie właśnie ktoś może się tutaj martwić tą sferą finansową faktycznie. No i patrzymy sobie tą drugą grupę. Tutaj mamy też tygrysa. Popatrzcie, jak to się pięknie złożyło, tylko że tutaj mamy w znaczeniu yang, czyli właśnie tym pozytywnym. Mamy mistrza analizy i mamy Cassiela, osiemnastka. Osiemnastka to jest też dziewiątka. Oczywiście 1 plus 8 daje 9, więc to jest kończenie pewnych cyklów. Możecie kończyć tutaj cykle karmiczne, zamykać pewne sprawy. Właśnie taka wnikliwość, analiza. Wiemy, czego chcemy. Powoli, cierpliwie doprowadzamy pewne sprawy do końca, bo to jest taka stateczność, taka zachowawczość właśnie, taki balans, równowaga. Tam było w pierwszej grupie bardzo dużo nerwowości, a tutaj jest takie już jakby poddanie się nadchodzącym zmianom. Tutaj już nie walczę. Ja tutaj coś inicjuję, a w momencie, kiedy nie jestem w stanie zainicjować, to po prostu czekam i poddaję się temu rytmowi, po prostu płynę z prądem. Więc tutaj mamy tego tygrysa jako właśnie taki symbol naszej siły, naszej odwagi do przeciwstawienia się też jakimś tam okolicznościom losu, które mogą nie do końca być też nam przyjazne, bo żeby coś się rozpadło, coś się zamknęło, coś się nowego mogło wykreować, to czasami trzeba przejść przez taki dosyć bolesny proces, więc to nie jest też wszystko takie spokojne i łatwe, ale chodzi o samą postawę, że przyjmujemy to właśnie z taką wnikliwością, czyli analizujemy, ale nie wykonujemy tutaj żadnych desperackich ruchów, jakichś takich dziwnych właśnie, jakichś chaotycznych działań, tylko po prostu obserwujemy. Właściwie to przyjmujemy taką postawę obserwatora w naszym życiu. No dobrze, dzieje się i zastanawiam się, dokąd mnie to wszystko zaprowadzi, ale pozwalam temu procesowi po prostu tutaj się dziać, pozwalam się temu rozgrywać. No i mamy właśnie waszego anioła. Zobaczcie, tu jest właśnie klepsydra też, która oznacza czas, upływ czasu. Ten anioł to taki skojarzył mi się z pandemią, wiecie co, bo w maseczce, taki anioł na czasie, popatrzcie jak ładnie wam się tutaj, to jest pośrednik i myśliciel. Jeśli skonfrontujemy go z ludzkimi pytaniami, wówczas ten zdystansowany i zagadkowy anioł kabały często stanie na uboczu i się skryje, czyli tak właśnie jak obserwator, przyczajony tygrys, ponieważ kojarzony jest z Saturnem, kieruje ból i łzy na tych, którzy na nie zasłużyli. W chaotycznych sytuacjach jednak udaje się mu stworzyć klimat umiaru. Jeżeli ta karta ma udzielić porady, jak najlepiej postąpić, porada brzmi: pozostań bezstronny i pozwól sprawom toczyć się w swoim tempie. No i rzeczywiście, no, obserwator, czyli postawa takiej bezstronności, obiektywizmu, taką postawę ktoś tutaj faktycznie przyjmuje, no albo taka właśnie jest wasza rada. Nic nie poradzisz, co zrobisz, skały nie zjesz, jak to się mówi. Czyli tutaj właściwie jedynym takim rozsądnym rozwiązaniem jest poddanie się temu, co się dzieje i zobaczenie, do czego nas to po prostu doprowadzi. I tu widać już takie właśnie większe zrozumienie, ponieważ ta pierwsza strona w pierwszym rozkładzie właśnie wyszło, że tam się ktoś bardzo szarpie, ucieka przed czymś, przed jakąś decyzją, przed odpowiedzialnością. Tutaj jest właśnie bardziej takie poddanie się. Jak się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, po prostu. I to jest taka już tutaj bardzo mądra, taka dojrzała postawa. Ale oczywiście każdy ma swój czas. Każdy ma swój typ doświadczenia, więc nie możemy tego też tak oceniać, że ktoś tu jest dojrzały, a ktoś inny jest niedojrzały. Każdy ma po prostu swoją ścieżkę do przejścia. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Zapraszam serdecznie na czytania partnerskie. Jeżeli wam się podoba mój kanał, zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do zostawiania łapek w górę. Bardzo mi to pomoże. Dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.